Zbiorniki wodne w Gliwicach po raz kolejny walczą ze złotymi algami. Zaledwie od minionego weekendu odłowiono już prawie 5 ton śniętych ryb ze zbiornika Duże Dzierżno. Zarówno tam, jak i w czwartej sekcji kanału gliwickiego obowiązuje zakaz korzystania z wód zbiornika. Służby wciąż interweniują na miejscu i kontynuują inspekcje od strony wody i lądu. Karolina Komada. Od soboty 3 sierpnia widok na zbiorniku wodnym Dzierżno Duże jest niezmienny. Sprzątanie akwenu trwa od wczesnych godzin porannych. Odławiamy śnięte ryby, żeby po prostu się nie były rozkładały i idą do turyzacji, tak? No dzisiaj około tutaj, nie wiem, tam będzie 600-700 kilo, tak? W sumie tam przez te 3 dni były 4 tony, no i to co dzisiaj tutaj widać. Po raz kolejny śnięte ryby pojawiają się w momencie wykrycia dużego stężenia złotej algi. Badania przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazały obecność 100 milionów komórek złotej algi w litrze wody. Poziom ten jest nieustannie monitorowany. Ilość złotej algi tak naprawdę laborant musi policzyć ręcznie w tych próbkach, w związku z czym badania tych próbek są bardzo czasochłonne i też mamy ograniczoną zdolność, jeżeli chodzi o nasze laboratoria, zdolność jakby analizy materiałów, natomiast ta sytuacja się zmienia. W dalszym ciągu wiemy, że złota alga tam występuje. Ta ilość złotej algi w poszczególnych miejscach, w których były badania, ta ilość złotej algi się zmniejsza. Na przykład wiemy, że zmniejszyła się ilość złotej algi na łączniku między jeziorem Dzierżno a kanałem Gliwickim. Na pewno wzrosła ilość złotej algi w czwartej sekcji kanału Gliwickiego. Dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu wojewoda śląski wydał zarządzenie o zakazie korzystania z wód do 19 sierpnia. Chodzi o spożywanie wody, wchodzenie do niej, połów i spożywanie ryb, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie czy pojenie zwierząt. Zostały już też podjęte pierwsze działania przez Wody Polskie. Jak przykładowo montaż zapory biostabilizującej, która znajduje się w dwóch lokalizacjach, na tak zwanym przewale rzeki Kłodnicy, czyli na ujściu wód ze zbiornika Dzierżno Duże i na ich wejściu na wpływie do kanału Gliwickiego. Ten biostabilizator, który składa się ze słomy jęczmiennej, ma na celu ograniczanie ewentualnie złotej algi. Po przeprowadzeniu wstępnych badań nic nie wskazuje na zrzut wód kopalnianych do zbiornika, które mogłyby wpłynąć na powstawanie złotych alg. Zarówno badania, analizy pobranych prób, jak i oględziny terenu nie wykazały, żeby na przykład woda była zanieczyszczona substancjami, na przykład ropopochodnymi. Nie stwierdziliśmy, żeby przyczyną ścięcia ryb mogło być jakieś nielegalne działanie człowieka bądź awaria przemysłowa. We wtorkowe południe zostały przekazane do badań żywe ryby. Wyniki mają pomóc w ocenie sytuacji na jeziorze Dzierżno Duże.